Witamy Spadoku, a ze mną Sanżar Abajew. Wspaniały sezon, wygrane derby na Westminster Moonie, prowadzenie w klasyfikacji, dzisiaj zwycięstwo na dwulatku, dobre występy w Sopocie. No chyba super sezon, taki wymarzony Sanżar dla Ciebie. Dzień dobry. Tak, od początku w tym roku sezon dla mnie jest dobry sezon. Jest połowa sezon. I chciałbym podziękować, z kim współpracuję, kolegom, trenerom, wszystkim. Chyba największe marzenie jockeya, wygrać derby, udało się to na Westminster Moonie. Był chyba to dla Ciebie szczególny dzień. Byłeś pewny tego zwycięstwa? Wierzyłeś mocno w tego konia? Tak, wierzyłem. Wcześniej jak wygrałem ten Memorial Dniozerskiego, mówiłem, że wtedy ten koń już nie przegra derby. I już byłem już na 100% pewien, że to pewnie już to wygram derby. I jechał tam po dystansie, tam niestety mnie pokolecili na derby, na starcie. I od 2000 metrów już jechałem tak 7-8 razem obok Sirnesa. I tamten proste, w drugą stronę było im niewygodne na koniach galopować. I wtedy wziąłem na sieci koło i sobie spokojnie galopowało. Zakręty wszyscy z przodu konia osłabali, a mój koń tak szedł, nie, swoim tempem. I na prosto dlatego tak już wyjechałem, a mówiłem, że to ja wcześniej wyjechał i tam i tu tam nie było takiego. Tak, bo właśnie to było troszkę zaskoczeniem, że tam po zakręcie się przekładałeś, pojechałeś ofensywnie. Jutro Westminster Moon biega w Niemczech w wyścigu grupy trzeciej ze starszymi, doświadczonymi niemieckimi końmi. Ciężkie zadanie, jak widzisz jego szansę? Tak, myślę, że będzie ciężko dla niego z takimi dobrymi końmi biegać, starymi. I jest... Tor jest tam, jest ciężki, niełatwy jak tutaj. Nie wiem, myślę, że powinien dobrze przebiec. I będzie galopował w drugą stronę niż na służewcu, na lewą nogę, a nie na prawą. To może być dla niego problem? No, myślę, że trochę, ale on jest bardzo dobry, on ma bardzo dobrą głowę, to jest mu nie przeszkadza. Po prostu on będzie ten pierwszy raz i ten tor jest sam nie łatwy tor, trochę ciężki. Za chwilę pojedziesz na Lady Jaguar, w nagrodzie Demon Kluba jest faworytką. Jak ona się czuje, jak widzisz jej szansę? Myślę, że powinnam wygrać. Dalej zobaczymy, wyścig pokaże. Była trzecia w nagrodzie Golejewka, ona może w drugiej połowie sezonu na mokrych torach nawet podskoczyć do tych najlepszych koni w dużych wyścigach? Tak, ona bardzo lubi mokry tor, a niestety dzisiaj tor jest bardzo suchy, lekki tor. Wiem, że Bolot jest Twoim kolegą, wygraliście po 6 gońc w Sopocie, masz nad nim przewagę, wygrałeś dzisiaj na dwulatku, będzie do końca rywalizacja. Jak to traktujecie, tak prestiżowo, czy się śmiejecie bardziej z tego i żartujecie? No, jak taki, nie, no normalnie, jak też podchodzić, nie wiem. Czyli lubicie się i wspieracie, rozumiem. Tak, tak. Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami i zapraszamy na nasz kanał YouTube Toru Służewiec. Tam znajdziecie analizy, wywiady i oczywiście relacje ze wszystkich wyścigów w Polsce.